Moi drodzy, słuchajcie, widzimy się w Warszawie, czekamy na nasze metro i jedziemy do restauracji coś zjeść. Pobudka była o 6 o godzinie 7.40, wyjechaliśmy, vlog się kręci, dlatego, moi drodzy, jedziemy dalej na naszą podróż. Drodzy, my już wypiliśmy, zjedliśmy coś na słodko. I teraz jedziemy do Marcello, bo dojechała reszta z Katowic. Jesteśmy w Warszawie. Jedziemy na maraton warszawski, a potem na afterparty. Idziemy też coś zjeść, dlatego właśnie z kawki, czy tam soczku. Ja wziąłam akurat soczek grejpfrutowy i coś na słodko, ale tak nas przesłodziło. W ogóle wyglądam jak babuszka, nauczyłam się tego sposobu. Także I'm very thankful. A pogoda niestety w Warszawie nam dzisiaj, moi drodzy, nie dopisuje. Jest mega zimno. Tak sipi trochę deszczem, jest nieprzyjemnie, więc wow. Cóż, idziemy dalej do Marcello warszawskiego zjeść. My jesteśmy już na jedzonku, zobaczcie co to jest różnego. Teraz wam pokażę co jest. Uwaga, uwaga, co masz dobrego dzisiaj tutaj na stole? A ty co masz dobrego? Ja mam ravioli serowe z gruszką. Patrzcie jakie pyszności. Pizza neapolitana ze szpinakiem. To z buratą, zobaczcie. Z buratą, tak nie miałam. Moi drodzy, wasze zdrowie. Uga, halo. Patrzcie jaka miejscowa. Ej, no jest klimat. Gorzej stąd zejść, moi drodzy, ale no, jest okej. Miejscóweczka, stół duży. Moi drodzy, jest przezimno, dotarliśmy już do hotelu. To jest nasza łazieneczka, już wam pokazuję wszystko. Cyk, pyk. Prysznic jest, toaleta jest. Klimacik, więc myślę, że całkiem spoko klimatyczne miejsce. Najgorzej będzie wejść gdzieś po tych schodach, bo są lekko strumowe, ale myślę, że jakoś to ogarniemy. Musimy się ogrzać, rozpakować i przebieramy się i idziemy na maraton. 4 godziny, potem afterparty w klubie, więc będzie się działo. Moi drodzy, jesteśmy już praktycznie poprzebierani. Tak wyglądają zumbowe przygotowania. Nie przesadzajmy. Ktoś tu wziął całą szafę, ciekawe kto. I będziemy... To się wyklepie! Dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie bardzo ciekawy dzień, bo właśnie zbieram się na festiwal kawy. Będą wystawione palarnie. Co prawda jest to trochę większa impreza, bo ona jest taka bardziej rzemieślniczo cukiernicza. Natomiast to nie przeszkadza, festiwal kawy tam też jest. Będą wystawione przeróżne palarnie. Ja już byłam na jednym takim festiwalu, to tak zwane parzymy, przelewamy. I bardzo mi się podobało. Wzięłam ze sobą moją Krysię, bo ona jeszcze na takim festiwalu nie była. Więc kto wie, może ona również będzie zaciekawiona tym, co tam się dzieje. Natomiast ja już nie mogę się doczekać dzisiejszego dnia z wami, bo czeka nas planowanie miesiąca, takie podsumowanie marca, w sumie też bardziej lutego, bo chciałabym mocno podsumować luty, bo luty był miesiącem wielkich zmian, dużej ilości myśli, trochę walki z prokrastynacją, ale o tym wszystkim powiem wam troszeczkę później. Natomiast teraz się zbieram i widzimy się już w drodze. Bo... Thank you.
drodze właśnie wychodzimy z targów, ja obkupiona. Sarwesta i bez cukru odwiedziłam. Mam nawet plakietkę Sweet Targi 2023, zajrzę, oznaczę ich na Instagramie. Ogólnie fajnie, popróbowałam smacznych kawek, głównie przelewowych. Także ja jestem mega, mega zadowolona, moja grzywka gdzieś zniknęła, aczkolwiek mam naprawdę dobre kawki pod espresso, bo nie mam niestety przelewu w domu, tylko właśnie ekspres taki klasyczny, niestety nie kolbowy. Ale spokojnie dojdziemy do tego za jakiś czas, myślę, więc ogólnie bardzo polecam wam targi. Co prawda było to pomieszane z tymi targami, tak jak mówiłam wcześniej, rzemieślniczymi, więc było dużo słodkości, dużo takich, wiecie, maszyn też typowo do obróbki czy to chleba, czy ciastek, czy słodkich, ale palarni było nie za dużo. Dużo więcej palarni było przy parzemy przelewowych, które były w tym roku. Ale to nic, myślę, że kolejne parzemy przelewowe będzie równie super. Także jak chcecie, ostatni dzień dzisiaj jest, więc to pewnie powiem na Insta jeszcze, żeby sobie wpaść, bo filmik wyleci później, także moi drodzy, Sweet Targi 2023 zaliczone, odkupione. Słuchajcie moi drodzy, pogarniałam trochę w domu częściowo, wróciłam już i mam chwilkę czasu na to, żeby pokazać wam, co kupiłam na festiwalu kawy. Byłam w Harveście przede wszystkim i w Bez Cukru. Ogólnie samo miejsce, tak jak mogliście zobaczyć, jest mega spoko. Chociaż bardziej podobało mi się parzemy przelewamy, było o wiele więcej palarni, było stricte to skupione na kawie. No a tam mieliśmy też targi, wiecie, też takie słodkie, więc można było trochę słodyczy sobie podjeść. Ale kupiłam kawkę pod espresso z palarni z Bez Cukru. Możecie ich znaleźć w Kato. Brazylkę Miyaki i ona jest, już wam mówię, dokładnie w takich nutach z orzechem laskowym i z czekoladą. Mega w ogóle mi się podoba to, jak wygląda opakowanie. Ale tu trochę lipa, możecie zauważyć. Więc ja wam też zrobię pewnie przebitkę. Ale jest sztos. Jest czarne, takie trochę luksury moim zdaniem. Z tyłu mamy, wiecie, palenie, jak jest wypalona, z kiedy, punktację, odmianę, obróbkę. Więc mega, mega spoko za te wszystkie informacje. I mamy nawet znaczek tego, że ona jest stricte, nie wiem, czy to zobaczycie, pod espresso. Więc mega spoko. I byłam w Harveście tak samo. I kupiłam taką większą kawę, żeby starczyła nam na dłużej, z Espresso Blend 80/20, tu mamy 80 arabiki i 20% robusty. Zrobiłam sobie tam właśnie u nich kawę z tego, w sensie oni mi zrobili. I mega, mega spoko, bo jest mega dobra, mega smaczna. Ona jest tak samo w nutach czekolada, orzech, migdał, pomarańcza. Więc myślę, że spoko i ona się nadaje zarówno pod espresso, jako pod ekspres ciśnieniowy, kawiarkę i french pressa, więc mega spoko. Kawka jest dużo większa, ta jest kilogramowa i ma to zamykanie super, a ta z kawiarni i palarni bez cukru, ona jest, ale pachnie. Ja tak ruszam tą kawą, mega sztos pachnie. To ona tu ma 100% arabikę. Więc też mega spoko, także takie dwie sztos kawusie mam. I zbieram się w ogóle, moi drodzy, na zumbę, także zaraz się przebieram. Jak wrócę do domu, to doogarnę resztę, którą mam do posprzątania. Myślę, że skupi się też dzisiaj na szafie. Jutro co prawda mam wolne popołudnie, więc może przeciągnę tego vloga na 2 dni, bo jutro jedziemy do Decathlonu pokupować parę rzeczy. Jedziemy na obiad do rodziców od mojego partnera. Ale w ogóle dzisiaj byłam na mega fajnej rozmowie. Jeszcze nie wam nie powiem, co to takiego. Na razie zostawię to dla siebie, ale jestem mega z tego zadowolona. I ogólnie myślę, że po dzisiejszym dniu, po tym festiwalu jestem mega zadowolona, mam dwie super dobre kawki. Mam nadzieję, że mojemu też zasmakują, ale ja się jaram. Ja w ogóle kocham targi kawy. I tak to w ogóle festiwal i targi naprawdę serdecznie wam polecam. Możecie tam zakupić stricte akcesoria do kawy, jakieś filtry pod przelewy, pitchery właśnie do spienienia mleka, więc dla mnie to jest mega super opcja. Ogólnie zastanawiałam się też ostatnio, czy nie zainwestować w kamerę, żebyście mieli większą, lepszą jakość też filmów, więc zobaczymy. A jak już posprzątam, przybiorę się, ogarnę się, bo będę robiła pielęgnację, mycie i tak dalej po treningu, no to myślę, że troszeczkę sobie porozmawiamy dzisiaj. Pokażę wam też przebitki pewnie ze sprzątania, ale mega tęskniłam za nagrywaniem i myślę, że będziemy już tak sobie nagrywać, takie bardziej daily, a jak nie daily, to weekly, bo chcę wprowadzić trochę więcej takiego weekly vlogowania, takiego stricte contentu, ale to wszystko się dowiecie za chwilkę. Także ja, moi drodzy, idę się przebrać. Madzia zamówiła mi spodnie zumbowe. W ogóle ostatnio zakupiłam dużo rzeczy z zumba sklepu, więc też pewnie wam pokażę je, jak wrócę. I nie mogę się doczekać, aż je zobaczę. Także idę się przebierać i jadę na zumbę, moi drodzy. Zumba, zumba, ha.
No, to widzimy się na treningu. Jak już możecie zauważyć, ja już jestem przebrana. W ogóle ta koszulka mega totalnie mi się podoba, bo jest czarna, ale ma taki kolorowy akcent, taki mocno neonowy, on się fajnie wybija, fajnie wygląda na zajęciach. Tym bardziej, że ja jestem osobą, która lubi wszystko co neonowe, brokatowe, co się świeci. I ja jestem, w ogóle tańczowe też kocham, dlatego te takie zimowe buty, co mam, to są takie ze wstawkami właśnie tymi tańczowymi, ale jaram się ogólnie, bo ten dzień dzisiaj wyszedł mega, mega dobrze. Ostatnimi czasy w ogóle miałam taki trochę dosyć spadek mocno energetyczny, związany też, wiecie, bardzo dużo pracowałam, byłam mega zmęczona, mój humor nie był za super, aczkolwiek wszystko powoli się prostuje, wychodzi na dobre tory. Ostatnimi czasy wszechświat daje mi dużo wskazówek i bardzo dużo się dzieje pod kątem tego, że daje mi takie wybory, które mogą polepszyć albo pogorszyć jakoś mojego życia i pytanie od tego, jaki wybór dokonam. Tak jest też moje życie ostatnio się kręci i wygląda, ale ogólnie się jaram, bo się dzieje dużo rzeczy, dużo nowych dróg się przede mną otwiera, więc myślę, że je wykorzystam na tyle, na ile potrafię, dużo zmian jest, ale no, ostatnie 3 tygodnie, moi drodzy, wyglądały tak, że wracałam do domu, zawijałam się w koc i leżałam, spałam na kanapie albo w łóżku i nie robiłam kompletnie nic produktywnego, mój stan cery i skóry pogorszył się totalnie, dlatego wszystko będziemy sobie nadrabiać. Będziemy starać się tą cerę wyleczyć, bo no, jak możecie zauważyć, moja skóra jest strasznie zaczerwieniona. Teraz mam na sobie podkład, ale tu już widzę, że się przebija troszeczkę. Tu szyja też nie wygląda za ciekawie, także mój AZS w ogóle szaleje, ale będziemy razem testować kosmetyki, które miejmy nadzieję, że troszeczkę obniżą działanie tego AZS. Jadę na zumbę. Jaram się, bo mam cały tydzień treningu dla siebie. Mogę w końcu go zrobić. Jestem dumna, bo w tamtym tygodniu byłam tylko na jednej zumbie, a teraz mogę być na 3. A to nic mnie tak bardzo nie podkręca też energią właśnie jak ona. Także widzimy się na zajęciach. Drodzy, cóż wam mogę powiedzieć? Widzimy się po trochę dłuższej przerwie. Ogólnie z czego to wynikało, już wam szybko tłumaczę, bo też nie chcę się nad tym nie wiadomo jak rozwodzić. Natomiast myślę, że będzie krótko, zwięźle i na temat i przejdziemy sobie do paru ważnych, istotnych kwestii. A mianowicie, no cóż, ogarnęła mnie prokrastynacja, troszeczkę wypalenie, niekoniecznie tutaj YouTube'owe, ale zawodowo i tak dalej. Więc postanowiłam, że dam sobie troszeczkę przerwy, dużo rzeczy się zmieniło, podjęłam bardzo dużo ważnych decyzji. Trochę ja też inaczej spojrzałam innym okiem na wiele rzeczy. No, ale ostatnie po prostu tygodnie wyglądały tak, że ja wracałam z pracy i walczyłam z prokrastynacją, z niechęcią do czegokolwiek. I bardzo często kończyło się to tak, że treningi były zlewane, więc nie byłam super produktywna. Kończyłam po prostu leżąc i śpiąc w łóżku, wyglądając jak kebab zrolowany, czy tam tortilla, jak sobie to tam nazywacie, tak to też jest. Natomiast na przestrzeni tego czasu właśnie też podjęłam bardzo dużo ważnych decyzji. I ten vlog, oprócz tego, że jest takim małym wyjaśnieniem, to jednocześnie też chcę wam pokazać te wszystkie piękne rzeczy, które się działy oprócz tego okresu mojego spadku psychiatrycznego, chciałam powiedzieć. W sumie zresztą do tego też można byłoby to zaliczyć, bo to jedno, drugie, powiedzmy, że się wiąże. Aczkolwiek oprócz tych niskich, low wibracji, które posiadałam, to też posiadałam takie wysokie wibracje, bo w sumie mieliśmy już 2 maratony zumbowe, było mega super, naładowało mnie na fajną energią, czasami udało mi się też na tą zumbę trafić. I co najważniejsze, jak możecie zauważyć, bardzo często mówiłam o tym na kanale, że etap, kiedy właśnie straciłam Bobika, był dla mnie bardzo ciężki, no i nie czuję się gotowa jeszcze na pieska. Jak możecie zobaczyć po ostatnich ujęciach, to czuję się już bardzo gotowa i możecie poznać właśnie Lilo, która przyszła do nas właśnie w środę. Obecnie, jak to nagrywa, mamy piątek, więc mieliśmy ją dokładnie od... Czekajcie, od 22 marca. W ogóle Lilo
pochodzi ze stowarzyszenia, ma przecudowną panią, która była właśnie tym hodowcą, która się nimi opiekowała, więc mieliśmy do wyboru bardzo dużo szczeniaków, aż 12 szczeniaków tak naprawdę, i one były wszystkie przecudowne, przesłodkie, ale chyba po takim troszeczkę dłuższym namyśle i po tym, jak poznaliśmy te szczeniaki, jak się troszeczkę z nimi obyliśmy, no to rzeczywiście chyba Lilo urzekła nas najbardziej. Możecie ją gdzieś tam słyszeć w tle, bo właśnie zasnęła i sobie tam pochrapuje. Natomiast coś, co chciałabym wam powiedzieć, to kurczę, no warto wierzyć w swoje marzenia, bo ja o Lilo, znaczy no, w sumie Lilo, i jeżeli miałaby być dziewczynka, a jeżeli miał być chłopiec, to Stitch, no ale że wybraliśmy dziewczynkę, no to jest ona. I co prawda nie jest czarna, tak jak miało być, ale jest tak cudowna, tak kochana, tak wspaniała, że ja po prostu, jak się dowiedziałam, że nam się uda to ogarnąć, to to niesamowite. Słuchajcie, pamiętacie, jak robiłam tą taką listę celów, planów na ten 2023 rok? Wszystko będzie gdzieś tam biegło, do końca roku jest dużo czasu, więc jeszcze realizacja wszystkiego ma szansę po tym, co się wydarzyło właściwie z Lilo i to, jak ona się u nas znalazła, bo to był impuls i wszystko tak się idealnie poskładało, wszechświat tak to poukładał, że Lilo właśnie leży sobie w swoim końcu. Ja w ogóle, dla mnie to jest coś niesamowitego. Jestem mega za to wdzięczna i to jest jedna z rzeczy, która pojawiła się na moim vision board, która się spełniła. Co prawda nie patrzymy na kolor, chodzi o samą rasę i o to, że to jest szczeniak i że w ogóle Lilo jest z nami. Także I'm so excited, więc słuchajcie, na pewno będzie dużo więcej kontentu szczeniakowego, pieskowego, bulldogowego i odnośnie kontentu związanego z Lilą, bo też będę chciała wam osobno potem w filmie pokazać, nie wiem czy tutaj we vlogu, ale gdzieś na pewno to się będzie przewijać. Będę chciała wam pokazać całą wyprawkę, którą mi kupiliśmy, bo jesteśmy jeszcze na etapie dokupowania rzeczy. Co jest bardzo ważne, coś co mi się mega podobało, to dostaliśmy właśnie od pani ze stowarzyszenia metrykę, czyli wiemy, jacy byli rodzice, jakie mieli pokolenie, Lilo też ma chipa. Jesteśmy umówieni już na pierwszą wizytę taką, żeby zobaczyć się z panią doktor weterynarz, która prowadziła Bobika, więc ona na pewno będzie wiedziała co i jak, jest to osoba gdzieś tam zaufana. No a chcemy się poznać od szczeniaka, ogarnąć szczepienia, no bo powolutku zaczynamy się też uczyć tej czystości, będziemy chcieli z nią wychodzić na spacery. Chciałabym doprowadzić do tego momentu, że ona będzie na tyle już wiecie, oswojona, kumata i tak dalej, ała, że będzie jeździła i będzie mogła być po prostu z nami wszędzie, gdzie się tylko da i gdzie na to pozwalają, czy tam restauracje, wiecie, miejsca, do których no Lilo będzie też zapraszana. Co się mi bardzo podobało, to oprócz kłocyka, w którym Lilo jechała, to dostaliśmy taką karmę z Royal Canina, bo tym właśnie jest Lilo karmiona, także to jest pierwsza karma, ona już jest przesypana. I potem będziemy ją mieszać z taką karmą, już wam pokażę zaraz jaką. To jest kolejna też Royal Canin, bo właśnie to jest tym wsparciem tej fundacji i bardzo sobie ją zachwalają. Taka typowo do bulldogów, do maluszków, więc ta karma też jest mniejsza, mamy dozowanie i tak dalej. Dostaliśmy potem też na próbę między 2. a 10. miesiącem taką mokrą karmę, bo nie wiadomo, która jej się będzie lepiej przyjmować, więc myślę, że to akurat będzie spoko. Więc jeżeli będziecie chcieli taki ogólny filmik o całej wyprawce, to też go nagram, dajcie mi o tym znać w komentarzu. Ale co jest fajne, dostaliśmy też takie edukacyjne, czyli to są takie chrupki, one chyba mają... jest to karma uzupełniająca dla szczeniąt i dorosłych psów, natomiast myślę, że jeżeli chodzi o taki typowy content, to też zobaczycie po co pojechaliśmy, ile piesiaków było, jak to się było z tym zaklimatyzowaniem, na pewno wam coś podrzucę, bo to jest przeurocze. Ja za każdym razem się zachwycam, jak ona gdzieś tam jest, natomiast hol szczeniakowy był, Lilo tam poznacie też. Na pewno na dniach, bo ona będzie bardzo często na kanale. Patrząc w ogóle na tą wyprawkę, którą kompletowaliśmy właśnie dla Lilo, postawiłam na to, że na pewno chcę, żeby ona była dobrze wytresowana i żeby gdzieś tam reagowała na komendy, żeby była taka, wiecie, pracująca, kompatybilna. Bo obiecałam sobie, że jak będę miała szczeniaczka, no to zajmę się nim tak od podstaw, że nauczymy go na tyle wszystkiego, że będzie mogła być na smyczy, ale czuć się jakby nie była na tej smyczy, więc wiecie o co chodzi, żeby ona była na tyle ogarnięta, kumata i żeby to wszystko, to całe wychowanie, ten cały proces był dla niej spokojny, żeby ona się czuła bezpieczna, więc dla mnie to też jest bardzo ważne. Stwierdziliśmy, że na pewno kupimy sobie kliker do tego, żeby móc ją tresować, a oprócz tego wziąłem sobie taki ten koszyczek na jedzenie, można sobie go ściągnąć suwaczkiem, więc spoko, przyczepić do spodni, więc pójdziemy na jakiś spacer, cokolwiek, będziemy dawać sobie przysmaczki. I kupowaliśmy go na
Brynowie w Kato, więc to jest taka firma AmiPlay. Fajnie, bo jest różowy, dla dziewczynki, no tak wiadomo, 21 zł, więc myślę, że nie jest dużo. Przez super zabawkę dostaliśmy właśnie od jednej z cioć Lilo, od mojego partnera. Także myślę, że na pewno też jej się spodoba. W ogóle, co jest ciekawe, kupiliśmy jej parę zabawek i pani z hodowli powiedziała, że najlepiej by było, gdyby tych zabawek było 5, co jakiś czas parę chować, wprowadzać nowe. Więc ona też tak szybko się nie znudzi tymi zabawkami. A my postanowiliśmy dokupić jej takie jeszcze kolorowe kółeczko. Ono jest takie miększe, więc na okres takich właśnie rośnięcia zębów, wymiany tych ząbków, myślę, że będzie idealne. Co prawda próbowaliśmy jej to dać, ale jeszcze jest na to troszeczkę za mała, więc myślę, że będzie jej to powoli dozować. I ogólnie taki koszyczek na te przysmaczki, takie wiecie, do tresury, czy jak będziemy gdzieś na dworze, więc myślę, że trzeba jeszcze troszeczkę przystopować i poczekać, bo mamy ze sobą pierwsze szczepienie. W ogóle jestem mega ciekawa tego, jak przebiegnie wizyta, bo dopiero się będziemy poznawać, poznamy też datę odrobaczania, no bo wiadomo, szczeniaki potrzebują się jeszcze odrobaczyć i zabezpieczyć tą swoją florę bakteryjną. No to jest takie małe dziecko. W sumie to tak trochę się czuję, tak mając to takie małe dziecko. Cudownie się obserwuje w ogóle, jak śpi. Ona jest tak kochana, tak cudowna, ten szczeniak jest największym spełnieniem moich marzeń, słuchajcie. Serio, a tak w ogóle, jeżeli chodzi o sam content i to, co się będzie działo na YouTubie, tak trochę skaczę tematami, ale mam flow, więc to wykorzystuję, no to na pewno pojawi się dużo więcej gym contentu. Wkręciłam się w siłownię, w zumbowanie, więc myślę, że ten gym content będzie się regularnie pojawiał. Jeżeli będziecie chcieli, to dajcie mi też o tym koniecznie znać w komentarzu. Chcecie, żebym Wam pokazała taki mój typowy dzień treningowy, jak robię partie dolne, górne, czasami staram mi się robić interwał. No ale jeżeli chodzi o takie ćwiczenia, no to przede wszystkim robię je 3 razy w tygodniu. Jest to trening całego ciała, jest to zumba. No a oprócz tego jeszcze staram się robić partie takie jak góra-dół, dzielę je sobie właśnie, żeby nie było to ten organizm przemęczony, robię sobie taki dzień przerwy, więc myślę, że taka forma filmów też Wam się powinna spodobać. No co? Myślę, że większe rzeczy nadrobiliśmy, że vlog Wam się podoba. Ja jeszcze ogarnę potem tą pielęgnację, pójdziemy sobie na Zoom, więc myślę, że będzie ciekawie. W końcu go zmontuję, chyba że jak dobrze mi pójdzie dzisiaj go montować, to zobaczycie go dużo wcześniej, nawet jutro. Więc koniecznie dajcie znać, co chcecie obejrzeć, bo oprócz planowania i takich różnych rzeczy i powitania wiosny, moi drodzy, i będzie nowe zdjęcia, będą na Insta, także warto obserwować. Lilo też ma swojego Instagrama, więc Wam go podlinkuję, bo warto. Myślę, że będzie tam troszeczkę więcej takiego psiego kontentu. I w ogóle tutaj, jeżeli będziecie chcieli, to tam będzie kontent na bieżąco, co się dzieje i tak dalej, a jeżeli będziecie chcieli, to Wam pokażemy całą naszą perypetię też tutaj na kanale, wiecie, z wychowaniem, z naukami, z tresurą i jak się w ogóle Lilo rozwija i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że to będzie good content i nie mogę się go doczekać. No to co? Ja chowam te pierdoły wszystkie, które tutaj mam, bo tego jest pełno, nie tylko psich, ale i moich kosmetycznych i zbieram się na trening. Także do zobaczenia potem.